Powrót do stuletniej tradycji. Pierwsze psy znowu w Białym Domu. Biały Dom. Wielki powrót pierwszych psów. Po zwycięstwie wyborczym Joe Bidena Biały Dom zyska dodatkowych mieszkańców. Po raz pierwszy od 4 lat jego progi przekroczą psy, Humpy i Major. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiadał podczas kampanii wyborczej, że chce przywrócić swojemu krajowi tak ważne wartości jak współczucie, odpowiedzialność, międzynarodowy szacunek oraz psy w Białym Domu. Ponad stuletnia tradycja demokrata jest właścicielem 2 owczarków niemieckich, z których jeden jest wykwalifikowanym psem ratownikiem. Humpy mieszka z Joe i Jill Bidenami od roku 2008. Joe Biden bowiem obiecał swojej żonie Jill, że kupi psa, jeśli Barack Obama wygra wybory. I w ten sposób czworonóg trafił do państwa Bidenów z hodowli w Pensylwanii. Major dołączył do nich 10 lat później. Wcześniej, uratowany jako szczeniak ze śmietnika, mieszkał w schronisku. Psy w Białym Domu, żartobliwie zwane pierwszymi psami, mają długą tradycję. Prezydent Barack Obama zameldował Tambo, portugalskiego psa dowodnego. Pełna oficjalna nazwa rasy to Caodegua Portugues, George W. Bush, teriera szkockiego o imieniu Barney, a Bill Clinton wprowadził się z czekoladowym labradorem Buddym. Powrót pierwszych psów, a potem nadszedł Donald Trump, znany jako pedantyczny fanatyk higieny. To pierwszy prezydent USA od ponad wieku, który nie ma psa. Jakby to wyglądało, gdybym spacerował z psem po trawniku przed Białym Domem, z przekąsem pytał Donald Trump w roku 2019 podczas wieców w Santa Fe w Teksasie. Film z tego wystąpienia został wykorzystany przez Joe Bidena w spocie wyborczym. Przywróćmy psy do Białego Domu, jeszcze w ubiegłą niedzielę twetował Joe Biden. Miłośnicy psów murem za Joe Bidenem. Wcześniej powstała grupa o nazwie Dog Lovers for Joe, miłośnicy psów dla Joe Bidena, której celem było wspieranie kandydata demokratów w jego walce o stanowisko głowy państwa. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją taką, że po raz pierwszy od ponad 100 lat w Białym Domu nie ma psa i to widać, opublikowali na swojej stronie internetowej, dodając, jak wynika z badań naukowych, dzięki psom mamy więcej współczucia i jesteśmy bardziej przyjacielscy, zdrowsi oraz szczęśliwsi. Rada od Dog Lovers for Joe, wybierajcie swoich ludzi z rozwagą. Jak podkreślają, już czas, by w Białym Domu znowu zamieszkał miłośnik psów.